Witamy, tutaj Łukasz L. wraz z rodziną Atari Retrofani. Pozdrawiamy wszystkich miłośników retrokomputerów. Zapraszamy na film. Posiadanie kanału na YouTubie ma wiele zalet, naprawdę, ale dzisiaj Wam wspomnę tylko o dwóch. No, pierwsza oczywista, czyli płynąca strumieniami kasa z reklam. Jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej będą rosnąć subskrypcje i oglądalność na moim kanale, to tak mniej więcej 10 lat i będę mógł zrezygnować już z normalnej pracy na etacie i zająć się tylko i wyłącznie YouTubem. A druga zaleta jest taka, że bardzo często w komentarzach pomagacie mi zlokalizować pewne gierki, które gdzieś tam u mnie w pamięci siedzą. Nie zawsze pamiętam tytuł, ale wystarczy coś tam o grze powiedzieć i przy takiej ilości subskrypcji no ktoś zawsze coś pomoże, na coś wpadnie. No i tak było ostatnio właśnie w ostatnim materiale, kiedy nie mogłem sobie przypomnieć swojej pierwszej gry, którą skrakowałem, zhakowałem i rozgryzłem w ogóle. No i po zagwizdaniu fragmentu znalazła się dosyć szybko, inaczej kilka osób momentalnie rozpoznało muzykę w tej grze, a Łukasz Pernua momentalnie, praktycznie, no momentalnie po pół godzinie zlokalizował mi tą gierkę, ponieważ znalazł stronę, na której są wypisane różne, najróżniejsze gry, w których wykorzystano znane motywy muzyczne. No i właśnie tam trafił na Techno Ninja, czyli bohatera dzisiejszego odcinka. No sprawił mi ogromną radochę, bo tak jak mówię, gra była w mojej pamięci dosyć mocno i z bardzo pozytywnymi wspomnieniami odnośnie niej. No i dzisiaj odcinek z tą grą. I teraz tak, jak ją zobaczycie, to prawdopodobnie no, zbluzgacie ją niemiłosiernie, bo no, gierka nie zachwyca jakoś specjalnie. Ja mam po prostu duży sentyment do niej przez to krakowanie, hakowanie i tak dalej. Natomiast teraz po latach, jak Łukasz mi pomógł tą gierkę znaleźć, poczytałem troszkę o niej. No, okazuje się, że była napisana przez Niemca tureckiego pochodzenia. Zapomniałem teraz imię i nazwisko, tutaj Wam się zaraz wyświetli, albo już się wyświetliło. I ten gościu w ogóle napisał tą gierkę w Turbo Basicu. Jak ja to przeczytałem, to całkowicie zmieniam podejście do tej gierki. Wybaczam jej te problemy animacyjne i ruchowe głównego bohatera, bo napisać coś takiego w Basicu to szacun totalny. I tutaj taka jeszcze informacja drobniutka. Komodorek nie obsługuje trybu graficznego z poziomu Basica. Żadnego trybu graficznego. Na Atari można. Można. Także za chwilkę Wam pokażę Techno Ninja. Jeszcze tylko wyświetlę tą stronkę z tymi utworami muzycznymi. Może kogoś zainteresuje, to będzie mógł sobie tam wejść, poszukać jakichś gierek, posłuchać jak grają 8-bitowo takie znane właśnie motywy. Natomiast zauważyliście, siedzi koło mnie Janusz. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Janusz. Janusz jest maskotką kanału Salon Gier. Czyli przyjechał pośrednio do mnie od Darka, ponieważ Darek padł na taki pomysł, żeby Janusza wysłać w Polskę po najbardziej znanych i lubianych youtuberach. No i najpierw Janusz trafił do Pęczarta. Pęczart no, chwilkę tam z Januszem spędził, a następnie spakował go i wysłał do mnie. Natomiast tutaj Pęczart przyczepił Januszowi tutaj na pleckach jakiś taki woreczek, a z przodu taką puszeczkę, na której jest napisane prowiant na drogę. Aczkolwiek, kurne, ja mam zawsze problem, czy przeciąć niebieski, czy czerwony, więc ja nie będę tej puszeczki otwierał. Natomiast w tym kanale pojawią się, w tym tygodniu na moim kanale pojawią się takie króciutkie filmiki z Januszem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. No, a tymczasem, jest wcześnie, wybaczcie mi. tymczasem bierzemy się za Techno Ninja, ale najpierw jeszcze ta stronka. Na początek pokażę Wam tego gościa, który napisał Techno Ninja. Nazywa się Kemal Escan. I tutaj na stronie atariki.pl jest krótka wzmianka o nim. Jest tutaj jego pysio, jak widzicie, taki uśmiechnięty koleś w okularach, czyli typowy nerdzik. No jest to niemiecki, tureckiego pochodzenia koder muzyk, który miał kontakt z niemieckim oddziałem Atari Games. Jest tu napisany, miał własną firmę Kesoft, rocznik 69 i który uwielbiał pisać w Turbo Basicu. Nie umiał zatrybić za bardzo chyba assemblera, zajął się Turbo Basiciem i tu jest cała jego twórczość, to nazwijmy. Popatrzcie, ile kurno gierek. Gierki, które albo napisał w większości w Turbo Basicu, albo przy których pisaniu brał udział. Także naprawdę gościu szacun ogromny. No i teraz wskakujemy na tą stronkę z muzyką, czyli tak, music. Classic-games.pl. Gierka ma strasznie dawno
aktualizację robioną, 2016 rok wrzesień. Przez to nie działają tutaj w większości te linki, które są z boku. Zobacz, żeby sobie przejść bezpośrednio na YouTube'a i zobaczyć daną gierkę, posłuchać muzyki. No ale gierki są wypisane, wszystkie są wykonawcy, oryginalni wykonawcy danych utworów, tytuły utworów. Także możecie sobie poprzeglądać. W większości jest to muzyka klasyczna, jak widzicie. Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, ale też jest masa innych wykonawców, niekoniecznie klasycznych. No i tutaj jak damy sobie Command F i wpiszemy sobie właśnie Jean, jako Jean-Michel Jarre. Tutaj jest Vertex i jest Techno Ninja. I to właśnie na tej stronce znalazł mi Łukasz Pernois. I dzięki temu możecie dzisiaj zobaczyć gameplaya. Dobra, zaczynamy. Odpalamy, węgiel nasypany, gierka się ładuje i tak, to jest wersja w ogóle na 25-lecie chyba od wydania tej gierki. Ona jest może nie poprawiona, natomiast jest tam dodany taki ekran jeszcze podczas ładowania, taka graficzka z migającymi efektami, zaraz zobaczycie. I ważna informacja, ja w to po ściągnięciu grałem najpierw na emulatorze i wszystko pięknie chodziło, a na fizycznym sprzęcie okazuje się, że pojawia się komunikat, że potrzebne dodatkowe 64 kB pamięci. Więc musiałem założyć Zaxona, no i wymagana jest po prostu 128 kg. Okej, mamy pierwszy ekranik. Gościu w ogóle, ten Kemal cały, zmienił swoje imię na Yoda. Tak było napisane w internetach. Także tu jest Yodas. No i mamy ten całkiem ładny ekranik. Dobra. Popatrzymy jeszcze jak błyska. Fire, nie fire, spacja. I jedziemy z gierką. No, a to jest ekran, który ja miałem za Bytla, bo nie było tego wcześniejszego. No i chodziło na 64 kB RAW. Teraz jest ekran tytułowy i wymagane 128. Dobra, zaczynamy. Muzyczkujemy się przy okazji. No i tak, jesteśmy tym chłopkiem, takim poruszającym się dosyć skokowo. To jest nasz ninja. Fajerem skaczemy. On skacze na daną wysokość i ważna rzecz, podczas oddawania skoku można nim operować. Czyli będzie można na przykład podskoczyć w górę i takim łukiem gdzieś wskoczyć na jakąś tam kładkę. No i naszym zadaniem jest zebranie tutaj odpowiedniej ilości kluczy, dzięki którym no, przedostaniemy się przez takie pomieszczenie z drzwiami i będziemy mogli dojść do następnego etapu. Zbieramy... Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, wrócę tutaj. Jak pociągniemy w dół, lewo lub prawo, on robi takie ciulanie i tym możemy rozwalać właśnie, widzicie, takie różne te boksiki. Zbieramy tam diamenty bądź takie monety. Monety dają nam punkty, a diamenciki pozwalają, według instrukcji, bo tego nie pamiętam, po zebraniu 20 diamencików mamy dodatkową, a czy lepszą broń, bo teraz mamy jakąś taką popierdówkę walącą z pięści. No i co? No i łazimy po tych pomieszczonkach, za dużo ich nie jest, chyba z 10 na ekran. Zbieramy te wszystkie rzeczy, sprawdzamy oczywiście, czy pod jakimiś tutaj boksikami, o, nie kryją się serduszka, które dodają nam życie, bo życie to są te pionowe prostokąciki, które tam na dole widzicie. No i musimy właściwie walić po każdej ścianie w tej gierce, z tego względu, że nie wiadomo, gdzie się kryją klucze, a klucze są niezbędne do takiego etapu, tutaj do miejsca na tym levelu, które za chwilkę zobaczycie, i tam jest potrzebne wciul kluczy, a jak się okaże, że ich wszystkich nie zbierzemy, no to jest dupa. Dobra, są jakieś przeszkadzajki, jak widzicie, jakiś tam wystrój wnętrz, jakieś monitorki. Schodzimy sobie niżej. Nie ma scrollingu, no bo to jest Turbo Basic. Ta plansza w momencie, jak jest czarno na ekranie, ona się rysuje pewnie dopiero. O, był kluczyk tutaj, więc no, trzeba to wybaczyć. Możemy też zabijać te różne rzeczy, które chodzą, te takie stworki, jakieś takie nie wiadomo co. Musimy oczywiście uważać, by nas nie zażarło, ale pod nimi też mogą kryć się właśnie przedmioty, które będziemy potrzebować, tylko nie wiem, jak mu obciulać dobrze. A to jest trudne, na razie to olejemy. Więc jeszcze tutaj rozwalimy wszystko, co się da, lecimy dalej. Mamy już w ogóle trochę tych diamencików, może się nawet uda zebrać jakąś dodatkową broń w tym levelu, nie pamiętam. Tutaj są monety, jest moneta właściwie, to są punkciki, serduszko, kluczyk, lecimy dalej. Tu jakiś taki fiziołek losowo się przemieszcza. Musimy obczaić, gdzie jest coś do rozwalenia. Te sterowanie jest takie ciężkie na początku do ogarnięcia, ale później jak się już zatrybi te skoki i możliwość manewrowania, to jest całkiem spoko. Tak jak mówiłem we wstępie, no, brakuje tutaj płynności, ale to wynika tylko i wyłącznie z języka, w którym została ta gra napisana. A jak na Turbo Basica, to i tak jest mistrzostwo świata, naprawdę, możecie mi wierzyć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy pierwsze drzwiczki, możemy sobie zużyć klucz, bo jak widzicie za drzwiami jest kolejny, także sobie tutaj wskoczymy. Zobaczymy, czy jeszcze można niszczyć to. Można. Zobaczymy, czy pod którymś coś się w ogóle kryje jeszcze.
tak jak mówiłem wcześniej, trzeba niestety wszystko poniszczyć, żeby nie okazało się, że braknie nam jakiegoś klucza, który był właśnie schowany gdzieś za którymś boksikiem. No tutaj mamy jeszcze diamencik. Pozbierane. Kurde, jak ja bym chciał tak umieć programować, by taką gierkę napisać w Basicu, nie? To jest mistrzostwo świata. Jeszcze zobaczymy tylko, bo nie pamiętam kto. Sprawdzaliśmy już. Nie, nie da się rozwalić, więc idziemy dalej. Już mamy 7 diamentów. Fajnie by się, kurde, udało podczas tego gameplaya zebrać więcej. Bo nie pamiętam z lat młodości, jaka była kolejna broń. Dobra, zobaczmy teraz, co jest tutaj. Aha, tu jest to pomieszczenie z drzwiami. Tutaj pójdziemy sobie na samym końcu, ponieważ no jeszcze musimy obadać, czy gdzieś klucze nie leżą. O, tutaj będzie dużo, dużo siekania po tych boksikach. Spróbujemy też rozwalić tego fiziołka, co tu lata. Stanę sobie tu i będę tak stał, tylko trzeba energię kontrolować, bo nie wiem, czy on się zatrzyma, jak mu będę ciulał, czy będzie leciał po mnie. Zatrzymał się. Nie, zatrzymał się, zżera mi energię. Skurczysyn, dobra. Nie będziemy tego robić. Na szczęście tutaj była od razu energia. No, chłopie, wal. Porozwalamy jeszcze tutaj wszystko, bo na bank są jakieś klucze. No i idziemy do pomieszczenia z kluczami. I mam nadzieję, że uda nam się wszystkie otworzyć i przejdziemy do takiego ostatniego fiziołka, który tam lata. A jak nie, to nie. To nie będę przedłużał, sami sobie spróbujecie. Jak widzicie, ciulać można też w te boksiki podczas naszych wojaży powietrznych. Trochę to się może wydawać takie monotonne walenie w te boksiki. Może i jest, no ale kurde, no taki był pomysł na grę, no to nie dyskutujmy z panem Turkiem. Jeszcze sobie tutaj sprawdzimy i idziemy do pomieszczenia z kluczami. Ja pamiętam, za modu doszedłem do drugiego albo do trzeciego levelu normalnie sam, o własnych siłach, a resztę już krakowałem, podmieniając nazwy plików, zmieniając nazwy plików właściwie. Dobra, tutaj już nic nie ogarniemy. Pitamy w ostatnie pomieszczenie. Bo tutaj jak w dół już spadniemy, to tam już jest to pomieszczenie z kluczami. 9 diamencików, tutaj będzie 10, 11, także chyba diamenty nam przejdą na następny level. Bo tutaj już wątpię, żebyśmy... O, patrzcie, na górę wskoczyłem, ale tutaj nie można nic zrobić, nie można podskoczyć. No to chyba wszystkie, kurde. Schodzimy. Jeszcze sprawdzę, czy to da się obciulać. Nie da. No to idziemy do drzwi. Mamy klucze, właśnie nie wiadomo, ile mamy klucze. Klucze są zbierane, pojawia się ikonka, że mamy klucz, ale nie liczy nam ile. Więc trochę do dupy. 3 stracone. Tutaj może na lewo przejdziemy. Nie da się na lewo przejść. 4 stracony kluczyk. Skakuj tam, gościu. 5 kluczyk. Jeszcze się świeci ikonka, czyli jeszcze mamy 6. Jeszcze się świeci. Przy okazji tutaj da się coś zniszczyć. Wow! Dobra. Tutaj jeszcze mamy klucz. I jeszcze nam będą minimum 2 potrzebne, bo jeden może być ukryty. Jeszcze mamy. No i teraz 2 klucze. Nie wiem, czy tyle mamy. Uwaga, napięcie rośnie. Zebraliśmy. Jest! Mamy tyle kluczy. Pięknie. Dobra. I przechodzimy do ostatniego tutaj, do ostatniej planszy. Aha, dupa. I tutaj jeszcze minimum 2 klucze potrzebne, których nie mamy. Gdzieś są poukrywane. Prawdopodobnie może tutaj gdzieś pod którymiś tymi kafelkami. No i to jest taki drobny minus tej gry. No trzeba się jednak tak głupio czasami nachodzić i po prostu szukać, walić po ścianach, bo nie wiadomo, która ściana będzie, kurde, z kluczem. Dobra, nie będę przedłużał, bo już tak jest i tak już długo, a poza tym muszę jeszcze zmontować ten materiał i lecieć do roboty. Wrócę na chwilkę na ten... No skacz, ciulu. Wrócę na chwilkę do tego levelu tutaj. I tutaj z tego, co pamiętam, jak grałem za Bajtla, to jak rozwalimy tego ciulika latającego, czyli trzeba tak się ustawiać, żeby wyczuć, gdzie on się będzie odbijał, stanąć obok i go ciulać parę razy, no i wtedy się przechodzi do następnego levelu. Teraz wam tego nie pokażę, bo już nie będę wracał, rypał po wszystkich ścianach, żeby sprawdzić. Naprawdę zachęcam was, zagrajcie w tą gierkę, patrzcie przez pryzmat tego, że napisana jest w Basicu i wtedy ją docenicie. Ja mam ogromny szacun dla tego Kemala Memala Turka, w sensie, że taki coś napisał, ogarnął, jest naprawdę świetna jak na grę w Basicu. I tyle. Montujemy i zbieramy się do roboty. Trzymajcie się.